Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku, tak jak już zapewne widzicie po tytule, będziemy sobie skamować osobę w fake scam roomie. Zastanowicie się na pewno, co to za scam room, w jakim sposobie to będzie polegać i już przedstawiam wam, o co chodzi. Generalnie jesteśmy sobie tutaj nad ziemią, jak sami możecie już zobaczyć. Tutaj jestem jakby oddzielony od jakby, można powiedzieć, podłogi, od tego, co mogłoby mnie trzymać, i po prostu lewitują tutaj rzeczy. Jak sami możecie zobaczyć, niszczę sobie to, akurat tutaj runęło w tym miejscu. Jak sobie wybuduję tutaj bloki, oczywiście one nie runą. Będziemy oczywiście osoby skamować w taki sposób, że będziemy się tradować u góry, rozstawię sobie pułapki, żeby się ktoś nie bał, i załóżmy, w ten sposób, już przedstawiam, o co chodzi, będziemy się tradować. Oczywiście będzie na początku przytrzymane jakby tutaj ten nasz skabrum, żeby osoba myślała, że jak zniszczę, po prostu to się rozwali, i później zobaczycie jego reakcję, no po prostu jak sobie zedytuje, bo na pewno będzie taka osoba, która zedytuje sobie to, żeby się upewnić, czy to po prostu poleci. Myślę, że wszystko rozumiecie, o co chodzi. Od razu chciałem zrobić giveawayka na 4 takie po 1000 słońca. Oczywiście słońce mi tam spadło, jak sami możecie zobaczyć, ale 4 razy po 1000 słońca chciałem zrobić giveawayka. Jedyne, co musicie zrobić, no zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale oraz napisać swój nick w komentarzu, oraz możecie zaprosić jakiegoś znajomego i prosiłbym o oglądanie do końca, bo prawdopodobnie podam jakieś hasełko, które musicie napisać po prostu podczas odcineczka, żeby móc wygrać takie słońce. Więc dla 4 osób po 1000 słońca mam nadzieję, że wam się spodoba. No jeżeli tak, to będziecie łapkę w górę, subskrypcja na publiczny oraz komentarz, biuro dział plus swój nick. I zapraszam także wszystkich na Discorda, bo jest nowy Discord. Serdecznie zapraszam, tak i prezent Mikołaja. I oczywiście chciałbym wspomnieć, że rozlosuję to, jeżeli będzie 1000 łapek 24 godziny. Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie, oglądajcie do końca, a już bez dłuższego przedłużenia zapraszam wszystkich do oglądania. Dobra, już jesteśmy w giereczce, jak sami możecie zobaczyć. Obudowałem sobie tutaj nieźle dość burzówkę. Czekamy tutaj na kolegę, jest to Tymon i R. Prawdopodobnie sprawdzimy sobie jedną osobę w tym filmie, lecz chciałbym powiedzieć, że 350 łapek i w następnym odcinku będą dwie osoby. Będę robił dla was takie challenge, jeżeli nie wbijecie, po prostu w następnym filmie także będzie jedna osoba. Więc tak to wygląda. Dobra, on oczywiście będę z nim sobie pisał. Nie słuchać go mi tutaj, czemu? A dobra, muszę przełączyć się na grę. Siema, chodź za mną. Chodź za mną, dobra. Poprowadzimy go oczywiście do tego naszego fake scam rooma. To nie jest scam room, tak jak możecie sami zaraz zobaczyć. Na spokojnie. Kolega niech idzie za nami. Niech postawi tutaj pułapki. Dobra, postaw tutaj pułapki, bo ja nie mam. Dobra, niech tutaj postawi pułapki. A na co pułapki? Zaraz oczywiście zedytuję. Na co chcesz, to postaw. Na co chcesz, to postaw. On chyba nie ogarnia. Mam wrażenie, że on trochę mało mocy, że trochę nie ogarnia. Powiem wam, bo normalnie ja bym postawił na podłogę na wszystko. Dobra, poczekajcie, zrobimy sobie zaraz takie coś. Albo nie, jeszcze tutaj tak przejdziemy, otworzymy. Tak zrobimy, poczekajcie. Że on tutaj wiedział, że to jest tak, jakby tak dziwnie postawione. To tak zniszczę. O, tak poniższe, żeby tutaj, wiecie, nie było nic wokół, żeby on był 100% tak pewny, że to jest właśnie tak. No wiecie, o co chodzi. Wiadomo. A, dobra, nie ma czasu, kolega. Dobra, to tak zrobimy i poczekajcie, będziemy mieć otwarte okno, może się skapnie. Lecz nie wiem. Co ja mam na trade'a? Dynietnice na naturę. Dobra, dynietnice na naturę, pokażę mu tutaj. Dobra, fajny skam. Dynietnice na naturę. Ile mocy? 130. Poczekajcie, wyrzucimy tutaj, z ręki. Dobra, poszła dynica. Co za nią chcesz? LKM? Jakieś bronie 130. Niech będą. Dobra, szybkiego trade'a z nim zapalne, szybkiego trade'a. Oczywiście zaraz coś zedytuję. Nowa. Dobra, nie będzie, że nowa, no bo wiadomo. Był teraz update i właśnie, dużo osób pytało. Był teraz update, dlatego zmienił się zużycia dynicy na bodajże 100. Z tego tu pamiętam. Dobra. Ale no zaraz to sprawdzimy. Dobra, statystyki, proszę bardzo. 100 zużycie. Widzicie, trwałość 20 na 150. Na 150 się zmieniło. Więc jest do tego zużyte. Dobra. Wyrzuciłem. Proszę bardzo. A on teraz stworzył tego LKM, a on ma mało mocy, więc nie wierzę mu, że jest legit. Dobra, czekajcie. Zdziwił się kolega. Czemu to lata? Czemu to lata? Poczekajcie, pokażę mu. Czemu to lata? Czekajcie, zobaczcie jego reakcję. Co? No to, fajnie, la że to lata. Co? Dobra, nie obchodzi go to, dobra, nieważne. Po prostu strydujemy się elegancko. Dobra, zamykamy. Ja wyrzucam tutaj dynicę. Dobra, wyrzuciłem. Teraz tak, niech on wyrzuci tego tutaj LKM-a i skamujemy go w fake scam roomie, więc naprawdę nieźle.
Ej, czemu on tutaj? Co ty robisz? Wypadła ta gaśnica z tym. Aha, jemu wypadła broń. No to nieźle. Chodź tu. Chodź tu szybko, dobra, piszemy z błędem. Chodź tu szybko, ja chcę to piszeć specjalnie z błędami, żeby zaraz nie było. Niech tu przyjdzie. Po prostu ze ścianą będzie wypadał, jak będę zawodował. No co on robi? Dobra, nie, co on już robi? Się buduje do ciebie. Dobra, on już się tutaj buduje, mam nadzieję. Dobra, buduje się. Spokojnie, chodź. Dobra, jak coś, to możemy jeszcze rozwalić tą dół, ale nie, nie, schodów dobra, już nie będziemy rozwalać. Schodów już nie będziemy rozwalać, albo mam pomysł jeszcze. Patrz, czekajcie, bo on tutaj zginął, tak? Zginął. Patrz na ziemi tutaj. I go nie, tak wysoko. Czekajcie. Wysoko ma być. Dobra, słuchajcie, rozwalimy tutaj tak specjalnie ścianki. On sobie jakoś dojdzie oczywiście, ale rozwalimy tak, żeby on jeszcze miał pewność, że to jest rzeczywiście lata ten trade roomik. Poczekajcie, bo tutaj się ścianki trzymają, tu trzeba będzie ogarnąć takie coś. Sami możecie zobaczyć zaraz co. O, tutaj trzeba zrobić tą ściankę. Pyk, jedną i drugą. Mam nadzieję, że to runie wtedy. Zależy od buga, dobra, runęło. Chodź na górę i nie gadaj. Chodź na górę, dobra, niech przyjdzie szybko na górę. Niech przyjdzie szybko na górę, ja tutaj szybko poniszczę też, żeby nie było zbędnych bloków, żeby był miał 100% pewność, że to lata. Chodź tu na dół, trajd, ej, gościu. Ziomek, chodź na górę, a nie. Dobra, poczekajcie, zrobimy mu schody, bo on jest jakiś po prostu nieogarnięty, mam wrażenie. Więc dobra, poczekamy tutaj na niego, że przyszedł. Niech przyjdzie. I ja sobie to zaraz oczywiście zniszczę, zaraz to oczywiście zniszczymy. Nigdzie tam trade rooma. Nigdzie tam trade rooma, chodź za mną tutaj elegancko. On będzie w szoku chyba. O, będzie w szoku? Dobra. Dobra, dawaj. Dobra, proszę bardzo, robimy trade'a. Oskamuję go w tym fake trade roomie. Oskamuję go, dobra, niech już będzie. Oskamujemy go, oddamy wszystko. Proszę bardzo. Dobra. Wyrzucaj. Niech wyrzuca. Czekajcie. Co ja tutaj? Nie. O, ty skamerze! No to dawaj. No, chciałbym ją skamować, dobra, poczekajcie. Proszę bardzo, wyrzuciliśmy dynię. Czekajcie, niech on to zedytuje. Dobra, okiwany. Sprawdzimy, czy chcemy. O, nie chciałbym ją skamować. 8-2, dobra, jesteś firebooka, miałem z nim umowę. Jak coś to się z nim umówiłem. Pochwal się, że mnie oskamowałeś. Jak coś to po prostu mówiłem się z nim, że. Żeby on się ze mną wytrydował, po prostu nie chciałem za długo czekać, bo naprawdę ciężko jest znaleźć czasami złe. Nacieszyłeś się? Tak, nacieszyłem się. Nie, nie oddam. A bo to ty. Ale czemu mnie oskamowałeś? Ja cię skamowałem. Ty mnie skamowałeś. No ale, no bo tradowaliśmy się w takim trade roomie, że on latał. Ja się bałem, że mnie skamujesz. Że odlecimy. No ale to twoja burza. No ale no to twoja wina, że mnie skamowałeś. No. Dobra, no to masz bana, siema. Nie, ale to ty mnie skamowałeś. I tak dzisiaj nie dowierzę to ten, że po prostu. Że to ja cię skamowałem. To wszystko nagrane. No ale, ale nie wstawisz na YouTube'a, nie możesz. No mogę, ty mnie nie zabronisz. Nie, zabronię ci, nie wstawisz tego na YouTube'a. No to wstawię jutro. Jak to jutro? No nie, nie, proszę cię, nie wstawiaj, nie wstawiaj, dam ci 1000 słońca. Ale nie wstawiaj. No to daj. Nie, no dobra, żartuję, pozdrów YouTube'a. No, pozdrowię. Dobra, ale serio, będziesz na YouTube'a, więc możesz kogoś pozdrowić. Teraz serio. No, nie wiem, rodziny. Dobra, chodź, masz tu jakieś takie rzeczy, chodź. A chcesz mi tymietnicę? Damy mu słońca tam trochę, niech ma. Dobra, masz tyle słońca, myślę, że ci się spodobało. Możesz kogoś jeszcze tam pozdrowić, jak chcesz jeszcze na koniec jeszcze raz kogoś. Nie. Dobra, no to pozdrawiam cię, Tymon. Zadowolony jesteś? No, bardzo. No, no to poleć kolegom Discorda i cię pozdrawiam. Siemanko, cześć, cześć. No, na razie, cześć. Siema, siema. Dobra, tak to wygląda. Może jeszcze go usłyszymy? Nie, Tymon trochę był taki, no tak, może nie był jakoś zdziwiony. O, poczekajcie, teraz... Słychać? Czekajcie. Powiem tak, niektórzy po prostu... Dobra, jeszcze słuchaj, może jeszcze raz? Może, a, dobra, nie. Już go nie będzie słuchać, on nic już nie powie. Trudno. Więc tak to wygląda, niektórzy po prostu też mniej ukazują swoje emocje, lecz naprawdę na pewno się tym on cieszy. I będzie ucieszony, że pojawi się dzisiaj, bo dokładnie dzisiaj się pojawi na YouTubie, wy to widzicie 6 grudnia, to nagram 6 grudnia, więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że w ogóle film wam się spodobał, jeżeli tak, to pamiętajcie łapce w górze. Wracamy teraz z takimi eksperymentami społecznymi, mam nadzieję, że wam się to spodoba. Były to najlepsze serie na moim kanale, sprawdzam czy naprawdę, teraz będę naprawdę wymyślał fajne quality tutaj, tak jakby te
tytuły, czy na przykład możliwości odcinka. Naprawdę fajne, więc zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteś nowy, a jeżeli jesteś stary, to niech po prostu ogląda na bieżąco, bo naprawdę warto. A już bez dłuższego przedłużania po prostu zakończę film i dziękuję wam jeszcze raz i do następnego. Siemanko!